przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Osiedlowym Domu Kultury Wiktoria na Osiedlu Zwycięstwa zabrzmiały najsłynniejsze polskie pieśni patriotyczne. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiaj spotykamy się bardzo licznie z mieszkańcami naszego osiedla. Należałoby tu podkreślić i powiedzieć, że Osiedle Zwycięstwa, Dom Kultury Wiktoria, to już symbole. Ja muszę podkreślić również to, że jestem bardzo dumna z naszych mieszkańców, że tak licznie do nas dotarli i że razem możemy świętować. Uroczysty koncert poprzedzony został mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej, skąd mieszkańcy powędrowali tutaj do Domu Kultury Wiktoria. Sala była pełna. Takie ważne święto, setna rocznica odzyskania niepodległości. Uważam, że wszyscy się powinniśmy jednoczyć, dziękować tym, co to wywalczyli i powinniśmy się cieszyć. Lubi Pani śpiewać pieśni patriotyczne? Tak, bardzo. Kiedyś w szkołach to tylko żeśmy śpiewali, w tym duchu byliśmy wychowywani bardzo patriotycznie. To święto jest dla mnie czymś szczególnym, bo przecież mamy niepodległą Polskę, święcimy stulecie, więc trzeba to uczcić. A przede wszystkim pośpiewać pieśni patriotyczne, bo bardzo lubię, no dlatego tu jestem. Podtrzymywać tą tradycję. Pieśni patriotycznych, śpiewanie tego, bo to już właśnie zanika. My to jeszcze ze szkół cośkolwiek pamiętamy, bo nas uczono, ale teraz jak młodzież to niespecjalnie. I tak jestem na bieżąco, bo wnuczkę przygotowywałam też, śpiewanie hymnu do przedszkola i to wszystko, także no trzeba uczcić. Trzeba uczcić, bo rzeczywiście nikt nie docenia wolności w tej chwili. Wspomnieć można narody, które mają wojny bez przerwy i by chcieli mieć wolność taką, jak my mamy. To jest mój obowiązek jako obywatela z okazji wyzwolenia kraju. W końcu żyję tu już 72 lata, więc prawie 100, można powiedzieć. No to jestem obywatelem pełną gębą, że tak powiem, a mieszkam na osiedlu też od początku, więc jest w tej chwili, można powiedzieć, okazja z tego tytułu, że Dom Kultury jest młody, że tak powiem, od niedawna. Jest dużo miejsca, można swobodnie tutaj w tej chwili na imprezy przychodzić, a taką imprezę jak dzisiejsza, no to szczególnie. Setna rocznica uzyskania niepodległości, cieszymy się z tego, radujemy się tym, modliliśmy się przed chwilą w kościele w intencji naszej ojczyzny i dalej tutaj teraz cieszymy się razem wspólnym przebywaniem, śpiewem pieśni patriotycznych i spotkaniem ludzi ze sobą. Koncert został zainaugurowany wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Do wspólnego śpiewania najpiękniejszych pieśni patriotycznych mocnym głosem i brzmieniem gitary zaprosiła Dorota Kawa z Domu Kultury Wiktoria. Jak co roku spotykamy się wspólnie z mieszkańcami Wichrowego Wzgórza i Osiedla Zwycięstwa, by wspólnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jednakże w tym roku uroczystość jest bardzo szczególna, ponieważ w tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i w związku z tym przenieśliśmy coroczne spotkanie z Kościoła do Osiedlowego Domu Kultury Wiktoria. Przenieśliśmy je również na sobotę, dzięki czemu mieszkańcy mogą uczestniczyć zarówno w poranku patriotycznym na Osiedlu Zwycięstwa, jak i w niedzielę na poranku patriotycznym na Wichrowym Wzgórzu, które to oba poranki, jak zawsze, Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ co roku współorganizuje. Piękna uroczystość dzisiaj, do której przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Brali w przygotowaniach w ogóle do obchodów tegorocznego święta wszyscy, bo warto tutaj przypomnieć, że włączyły się w to jako pierwsze placówki oświatowe z naszych osiedli, także włączyły się przedszkola, szkoły na naszych osiedlach, przez co i pięknie mieliśmy przystrojone przedszkola i szkoły, odbyły się apele z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, a także w miniony piątek przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele wraz także z rodzicami, którzy mogli przybyć, świętowaliśmy wspólnie, uczestnicząc w przemarszach na Osiedlu Zwycięstwa na Wichrowym Wzgórzu. Natomiast dzisiaj spotykamy się w Osiedlowym Domu Kultury, by podsumować wspólnym śpiewem przede wszystkim pieśni patriotycznych. Został odśpiewany oczywiście hymn państwowy. Będzie wiele wspomnień, odniesień historycznych. Jest to piękna, bardzo ważna dla wszystkich Polaków rocznica. I cieszymy się przede wszystkim, że wszyscy mieszkańcy naszych osiedli tak licznie przybyli na to spotkanie, dodajmy w różnym wieku, bo mamy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych i seniorów, także cieszymy się, że wszyscy tutaj aktywnie włączyli się w świętowanie tej pięknej i ważnej dla każdego Polaka, myślę, rocznicy. Dzięki. Tak trochę tego, ale jakoś tam. Noszą lampasów, lecz szary i strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. My chcemy podziękować wszystkim, którzy mieli wkład w odzyskanie niepodległości. Jest to trud, aby odzyskać myśl polityczną, naszą godność, narodowość i właśnie dzisiaj poprzez wspólne pieśni będziemy chcieli uczcić tych wszystkich, którzy się zasłużyli. A co istotne, to powiązanie. Komisja Kulturalno-Samorządowa wcześniej podjęła decyzję, że właśnie flagi na naszych blokach będą wisieć, zarówno biało-czerwone, jak i związane z Powstaniem Wielkopolskim, ale także mural, który właśnie wczoraj Domu Kultury, na boku Domu Kultury Wiktora się pojawił. Dzisiaj to także święto tak zwane marcińskie, ponieważ świętego Marcina będzie niedługo uroczyście obchodzone, dlatego nie może zabraknąć dzisiaj rogali świętomarcińskich. Uważam, że pieśni patriotyczne warto śpiewać i są pewnym wymiarem patriotyzmu, który może przechodzić przez usta i młodszych, i starszych. Uczą nas trochę historii i też wspominają tą kulturę, która panowała w tych latach, których no, ja jako młode pokolenie nie przeżyłam. Pójdę do jedynej, zapytam się.
tak jak bardzo lubię w ogóle śpiewać, to pieśni patriotyczne też zajmują specjalne miejsce jakoś w moim sercu. I kiedy są okazje przy ognisku jako harcerka, czy przy wszystkich innych możliwościach, to śpiewam je z przyjemnością i z należytym szacunkiem. Mogę się podzielić taką refleksją. W czwartek byłem w szkole naszej, była na Osiedlu Zwycięstwa piękna wieczornica poświęcona niepodległości i bardzo pięknie zrobiona. Pokazywano różne wydarzenia na przestrzeni tych 100 lat, które miały wielki wpływ na naszą tożsamość narodową. I tak przyglądałem się twarzy tym młodym ludzi. To była klasy 7, chyba 8. I byłem naprawdę mile zaskoczony, jak oni reagowali na te obrazy, na słowa, na pieśni. Naprawdę to było coś wspaniałego. I myślę, że takich spotkań dla takich młodzieży powinno być jak najwięcej, bo oni to chłoną, było widać. Tak? Oni to chłoną, oni to przeżywają jakoś. Dla niektórych to było coś, wydawało mi się, nowego, jakieś niektóre wydarzenia. Także myślę, że nie tylko z takich pięknych okazji, ale różnych innych trzeba jak najbardziej, wydaje mi się, młodych ludzi wciągać właśnie w te wydarzenia ważne właśnie dla historii naszego narodu. Takie refleksje się różne budzą. Ja myślę, że mówiłem to w czasie homilii też. Ludzie pytają się i w swoim sercu, i w rozmowach, i spierają się, jaka ta Polska ma być. Myślę, że to często towarzyszy różnym spotkaniom. Ja myślę, że cieszymy się z tego, że Polska jest w Europie i to jest piękne. I tak trzeba. Ale Polska w tej Europie musi pozostać sobą. To znaczy, musi być wspólnotą ludzi, którzy będą budowali tą swoją tożsamość narodową na wartościach chrześcijańskich, na Bożych przykazaniach, na osi błogosławieństwa. I wtedy będzie łatwiej o jakąś wzajemną życzliwość, szacunek i wtedy będziemy mogli budować właśnie ten pokój. No, wokół siebie. 11 listopada to również imieniny Marcina. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych poznańskich rogali świętomarcińskich. Po tym słodkim poczęstunku na scenie pojawił się duet Łukasza Gruszewskiego i Sebastiana Nawrota, który zaprezentował nieco bardziej współczesne, znane piosenki patriotyczne. Jesteśmy duetem, który współpracuje ze sobą od blisko 9 lat i wykonujemy przede wszystkim utwory tworzone przez trio Kaczmarski, Gintrowski i Łapiński, ale również inne utwory zdarzają nam się również w naszym repertuarze. Wszędzie ta sama ziemia jest naucza mądrość. Wszędzie człowiek białymi łzami płacze, matki kołyszą dzieci. Księżyc wschodzi i biały dom buduje nam. To będzie noc po wielkiej jawie,
ta konspiracja, wyobraź. Pieśni patriotyczne, przede wszystkim pochodzące z programu Pamiątki. Jednego z programów, które właśnie to trio wykonywało, głównie w okresie stanu wojennego. Wtedy on był rejestrowany, wtedy w przeróżnych okolicznościach, w wielu różnych miejscach, często bardzo tajemnych, był wykonywany przez zwykle Przemysława Giętrowskiego i Zbigniewa Łapińskiego, z uwagi na to, że Kaczmarski w tym czasie przebywał już we Francji. Jesteśmy razem, czegoś chcieć jeszcze, jutro przyjdzie zbawić. Lulajże Jezu, moja. Święto Niepodległości jest świętem wszystkich Polaków. My tutaj w tej naszej małej ojczyźnie na Winogradach czcimy go w szczególny sposób. Czcimy go przez marsze patriotyczne, poranki, wieczory. Dzisiaj jest kolejny poranek patriotyczny. Wszystkie szkoły, placówki oświatowe brają udział w marszach niepodległościowych. Bardzo fajna impreza patriotyczna odbyła się wczoraj na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Uczniowie ponad 100-metrową flagę sami wykonali. Przemarsz po osiedlowych uliczkach z flagą. Dalej na osiedlu Zwycięstwa to samo, osiedle pod Lipami. W obchody święta, wspólnego naszego radosnego święta, włączyli się wszyscy mieszkańcy, wszystkie placówki. No, cieszy nas, że tutaj rady spółdzielcze, rady jednostki pomocnicze wspólnie świętujemy, wspólnie radośnie spędzamy ten okres. A już w niedzielę 11 listopada w samo Święto Niepodległości mieszkańcy osiedla Zwycięstwa i Winograd mieli szansę wspólnie zaśpiewać w ramach ogólnopolskiej akcji Niepodległa do hymnu. Powiada staroda w nadzieję, bohater.